Zapraszamy! Max i Ruby! Nauczycielka Ruby! Cześć, brontozaurze! Ła! 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 Przepraszam, Dino Maxie. Waleria i Luisa przychodzą w odwiedziny. Muszę się przygotować. Zrobimy dla naszej nowej nauczycielki przepiękną laurkę. Nie mogę się doczekać, żeby ją poznać. Ła! 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 Pterodaktyl! Kra, 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 kra! Cześć, Valerio! Cześć, Luizo! Cześć, Ruby! Czołem! Ła! Ła! Pterodaktyl! Zapraszam! Kra, kra! Max uwielbia dinozaury! To od razu widać! Hej, Max! Ła! Dziewczynki, cieszycie się, że jutro poznacie nową nauczycielkę? Tak! I to jak? Bawcie się dobrze. Zrobimy naprawdę piękną laurkę dla naszej nauczycielki. Co wy na to? Pewnie. Świetny pomysł, Ruby. Jaki piękny, kolorowy papier. Ale co na nim narysujemy? A co powiecie na wielkie słońce? Am, am! Am! Możemy też narysować las, taki jak na naszych obozach harcerskich. Dinozaury! Przykro mi, Max. Dinozaury nie nadają się niestety na laurkę. Już wiem! Możemy narysować naszą szkołę. Myślę, że najlepsze byłyby jakieś piękne, kolorowe kwiaty. To jest to! Kwiaty! Stegozaur! Ra! Możemy im zrobić błyszczące, brokatowe płatki. Tylko jaki kolor papieru wybrać? Co powiecie na różowy? To najładniejszy kolor. Stegozaur! Łup! 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 Nie wiem, jak narysować żonkile. A ty? Nie bardzo. I mój tulipan też tak naprawdę nie przypomina tulipana. Mam na górze cały album o kwiatach. Możemy z niego coś przerysować. Chodźcie! Świetnie! Łup! 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 Ups! Chodź tutaj, Albertozaurze! Stegozaurze? Poznaj Albertozaura! Tego nam było trzeba. Na pewno znajdziemy tu jakieś... dinozaury? Max! Co? Pani nauczycielce nie spodoba się laurka z dinozaurami. Ale dinozaury są super! Fajne, nie? Bardzo ładnie ci wyszła ta róża. Dzięki, ten tulipan też cudny. To teraz przydałby się żonkil. Spinozaur! Siu, 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 siu. Ojej. Ostrożnie, Maksiu, laurka. Podoba ci się? Nie ma dinozaurów. Nie każdy uwielbia dinozaury tak jak ty, Max. O, o! Tak sobie myślę, że możemy je pokolorować flamastrami. Są bardziej jaskrawe niż kredki. Tak, mamy masę flamastrów. Chodźcie! Spinozaur! Siu! 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 Ła! Am! Am! A! Am! Tato, nie
widziałeś flamastrów? Nie możemy ich znaleźć. Widziałem. Mam je tutaj. Chwileczkę. Dobrze, gotowe. Możecie to sobie zabrać, gdzie chcecie. Dzięki, tato. Tak, dziękujemy. Max! Robimy laurkę z kwiatkami, nie z dinozaurami. W porządku, Max? Ale ja lubię dinozaury. No wiem, ale panie nauczycielki bardziej lubią kwiatki. Więc robimy laurkę z kwiatkami. Jeśli chcesz, możesz przyklejać dinozaury tutaj. Tu nie chcę. Niebieski, zielony. Do tulipana przydałby się fioletowy. Uwielbiam fiolet. Ja też, ale nie widzę go tutaj. Może mam go w pokoju? Pójdę sprawdzić. Jak skończymy, to będzie najpiękniejsza laurka na świecie. Ruby mówiła, że ma dużo flamastrów, ale czerwonego tu nie widzę. A ty? Poszukajmy. Ła! Znalazłam różowy. Może być taki? O! Max, zabierz tego dinozaura, dobrze? Ten się nazywa stegozaur. A to jest tyranozaur. Max, chcemy mieć laurkę z samymi kwiatkami. Nie przyklejaj na nią dinozaurów, dobrze? Luizo! Valerio! Chodźcie zobaczyć! Żadnych więcej naklejek. Zgoda, Max? Dobrze. Patrzcie, co znalazł mój tata. Wyciory do fajki? Może da się z nich zrobić łodyżki do naszych kwiatków. Jest kilka zielonych. O, jaki fantastyczny pomysł. Na pewno spodobają się nowej pani. Max? Chyba nie przyklejałeś nam do laurki żadnych dinozaurów, prawda, Max? Nie. Max? Ciężarówki są super. Brum! Brum, brum! Brum, brum! Pani będzie zachwycona naszymi kwiatkami. Miejmy nadzieję. Myślicie, że potrzeba więcej brokatu? Brum, brum. Pojemnik jest pusty. Może znajdzie się więcej. Zapytam mamę. To musi być coś super ekstra. Dobrze, jasne. Super ekstra? Brum. Wywrotka. Podnośnik. Wóz strażacki. I do tego dinozaur! Wszyscy uwielbiają auta i dinozaury. Nie ma brokatu. Ach, szkoda. Tak, ale to wciąż jest przepiękna laurka. Nasza nauczycielka będzie zachwycona. Tak, na pewno ją doceni. Proszę, wszystko gotowe. Nie mogę się doczekać, aż ją jutro wręczymy. Ja też! Do zobaczenia, Max! Pa! Ciekawe, co powie nasza nauczycielka na tę piękną kartkę. Jestem pewna, że będzie nią zachwycona. O, to pewnie nasza nowa nauczycielka. Dzień dobry. Jestem pan Esteves. Dzień dobry. O, czy to coś dla mnie? Tak. Nie wiem, czy się panu spodoba. Jest bardzo kwiatowa. Tak się składa, że uwielbiam kwiaty. Prawie tak bardzo jak auta i dinozaury. Bardzo dziękuję. Max!
Jaki Max? To mój młodszy brat. To on nakleił auta i dinozaury. Cóż, miło jest dostać coś tak ładnego i barwnego od was wszystkich. Nawet twojego brata. Jak on ma na imię? Max. Super motyl. Siarp, siarp, siarp. Widzisz? Mówiłam ci, że motyle piją przez nos. Wow, tak jakby miały słomki. Kocham nasze motylki. Nadałam imię każdemu z nich. To jest Aleksandra i Kiko i Krzysiek. Albo może to jest Krzysiek. A to kto, Lilciu? Nie mam pojęcia, jeszcze nie jest motylem. Ciekawe, co mu zajmuje tyle czasu. Przegapi wielki bal motyli pojutrze. Może woli zostać gąsienicą? Żarłoczną gąsienicą. Chrup, chrup, chrup. No dobrze, dzieci, czas na kółko. Czas na kółko! Kto ma ochotę pośpiewać motylą piosenkę? Ja! Uwielbiam tę piosenkę! Oto mała gąsienica dom na liściu ma. Choć wygodnie i przyjemnie, szybko idzie spać. Wstała mała gąsienica, nadszedł wreszcie czas. Skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. Bardzo ładnie śpiewaliście. Który fragment lubicie najbardziej? Ten o gąsienicy. Chrup, chrup, chrup. Hej, gąsienice nie zjadają stóp. To prawda, ale są znane jako maszyny do jedzenia. Super maszyny do jedzenia. Chrup, chrup, chrup. Gąsienice jedzą tak dużo, bo muszą mieć masę energii, żeby się zmienić w motyle! Zgadza się. No dobrze, moje motylki. Polećmy teraz do stołu i dokończmy nasze skrzydła. Głodna, głodna! Chrup, chrup! Wszyscy zrobiliście takie piękne skrzydła. Nadają się idealnie na jutrzejszy wielki bal motyli. Wielki bal motyli? Nie mogę się doczekać. A będziemy jeść tort? Nie, wyjdziemy na dziedziniec, żeby nasze motyle mogły odlecieć. A my będziemy latać z nimi. Widzicie? Moje skrzydła już prawie gotowe. Dobra robota, Wiktorze. Co ty tam rysujesz, Max? To jakiś zielony motyl? Nie, liść. Gąsienice jedzą zielone liście. Chrup, chrup, chrup. Pan Natusia mówi, że motylki uwielbiają jaskrawe kolory. Więc mój motyl będzie pił nektar z czerwonego kwiatka. Siarp, siarp. No dobrze, dzieci. Musimy kończyć. Jeśli ktoś nie dokończył skrzydeł, może je zabrać i zrobić to w domu. Albo w domu Maxa. Ja właśnie tam idę, prawda, Max? Tak. Pa, pan Notusiu. Do widzenia. Pa. Zaczekam przed szkołą. Dobrze. Pa, pa. Jeszcze pamiętam, jak sama się przebierałam na bal motyli. Miałam takie piękne, pomarańczowo-złote skrzydła. Ja najbardziej lubię kropki. Wyglądają przepięknie. A twoje skrzydła, Max? Max? Coś się rusza pod stołem. Chrup, chrup, chrup. Max? To nie jest Max, tylko gąsienica. Super gąsienica. Chrup, chrup. Gąsienica? O, gąsienice są dla mnie zbyt obrzydliwe. Motylki są znacznie ładniejsze. Wyjdź spod tego stołu. Dokończymy skrzydła. Nie. Super gąsienica jest głodna. Super głodna. O, ja też jestem super głodna. Skończyłam. Podobają ci się? Liciu, twoje skrzydełka są idealne. Chcę nimi teraz potrzepotać. Cierpliwości. Najpierw trzeba przyczepić wstążkę, żebyś mogła je założyć. I wiem, gdzie ją możemy znaleźć. W moim pokoju. Max, co te wszystkie rzeczy robią na podłodze? Super gąsienica urosła. Urosła? O, wiem, o co chodzi. Pan Natusia mówiła, że jak gąsienica rośnie, wyrasta ze starej skóry. Nadchodzi super wielka gąsienica!
Max, to znaczy super wielka gąsienico. Dokąd się wybierasz? Wejdę na drzewo. Super gąsienica uwielbia się wspinać. Ja też lubię. Mogę iść z tobą? Zaczekaj, Liliciu. Musimy znaleźć wstążkę do twoich skrzydełek, żebyś mogła trzepotać. Racja. Lubię też trzepotać. Świetnie. To ty zaczekaj tutaj, a ja szybko wejdę na... drzewo i znajdę wstążkę. Proszę, skrzydełka gotowe. I co ty na to? Juhu, teraz potrafię latać! Spójrz na mnie, teraz jestem motylkiem. Skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. Max, Lilcia ma piękne skrzydełka, prawda? Może teraz dokończymy twoje? Nie, dzięki. Super gąsienica jest super spragniona. Oby super gąsienica nie była super zawiedziona, kiedy wszyscy inni przyjdą w skrzydełkach. Hurra! Czas na motyli bal! Wstała mała gąsienica, nadszedł wreszcie czas. Skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. Maciusiu, wracaj! Naprawię ci skrzydełka. Wiktor, twoje skrzydła się na mnie gapią. Tak, wiem! Niektóre motyle mają na skrzydłach takie niby oczy. Odstraszają nimi głodne ptaki. Chrup, chrup. Głodna, głodna. Tutaj nie ma głodnych ptaków, tylko głodne gąsienice. Twój kolega chyba wykluwa się z poczwarki, żeby dołączyć do naszego balu. Hurra! Choć może nie być gotów do lotu, kiedy będziemy uwalniać pozostałe motylki. Jego skrzydełka muszą najpierw wyschnąć. Nie przejmuj się. Urządzimy bal specjalnie dla niego, kiedy będzie gotów. Śliwki, gruszki, raz, dwa, trzy. Skaczę ja i skaczesz ty. Całkiem nieźle, Ruby. Moja kolej. Chwila. Patrzcie, chyba zaczyna się wielki motyli bal. Oto mała gąsienica dom na liściu ma. Choć wygodnie i przyjemnie, szybko idzie spać. Wstała mała gąsienica, nadszedł wreszcie czas. Skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. Skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. Jakie to słodziutkie. Te maluchy są kochane. O, jest i Maciek. Cześć, Maciek. Świetne skrzydła, prawda? Pomogłam malować te paski. Dobra robota, Luizo. Wygląda jak z obrazka. Hej, widzę Maxa. Chrup, chrup, chrup. Chrup, chrup, chrup. A dlaczego Max nie ma skrzydełek? Woli być paskudną, pełzającą gąsienicą. Sama nie wiem. Te włochaty bywają całkiem milusie. O, Maciuś, twoje skrzydła! Maciuś! Ciekawe, czy zdoła złapać tego niesfornego motylka. Chodźcie tutaj, dzieci. Wypuścimy nasze motylki na wolność. Super! Cieszycie się, motylki? Jupi! Huhu! Kiedy policzymy do trzech, otworzę terrarium. Gotowi? Jeden, dwa, trzy! Hurra! Leć, leć, leć! Leć, motylku! Leć! Chodź, Max! Machaj rękami, polataj ze mną! Nie jestem gotowy! Gotowy! Gotowy? Gotowy do czego, Max? Tada! Max, motylki nie noszą pelerynek. Ja noszę, bo jestem super motylem. Jakim znów super motylem? O, super gąsienica zmieniła się w super motyla! Zaczekaj, zaczekaj na mnie! Wstała mała gąsienica, nadszedł wreszcie czas.
skrzydła dwa piękne ma, motyl jest wśród nas. O! Max przez cały ten czas udawał, że zmienia się w motyla. Ale skrzydełka byłyby ładniejsze. Nie byłabym tego taka pewna, Ruby. Motylki przyleciały do jego czerwonej pelerynki. Ojej, motylki uwielbiają Maxa. Super, motyla! Max i Ruby! Max i Ruby lubi świat. Max i Ruby.